Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, czyli znowu jesteśmy razem. Jak komuś ktoś ma życzenie, to zapraszam jak co piątek. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo króciutki temat, przez Was jest on sprowokowany, natomiast na temat pęcherzyka żółciowego. Wycinać czy nie wycinać? Ponieważ dużo z Państwa nie ma już pęcherzyka żółciowego. Dużo z Państwa pisze do mnie, że ma problem z pęcherzykiem żółciowym, że są objawy bólów. Jeżeli boli coś po prawej stronie, tu na linii żeber, szczególnie po jakimś niestrawnym jedzeniu i mamy bóle, to znaczy, że mamy, proszę Państwa, problemy z pęcherzykiem żółciowym. Pęcherzyk żółciowy, lekarze niektórzy twierdzą, że jest nam niepotrzebny, że jest zagrożeniem życia. Heniek do Antka się pyta: Antek, jak tam żyjesz? A co to za życie, jak teściowa żyje? Przepraszam wszystkie panie teściowe, ukochane nasze, ale proponuję, żebyście się panie śmiały razem z nami z tego, chociaż bardzo to nie ma z czego, ale zawsze można się pośmiać. Jeżeli się wy będziecie z tego panie śmiać, to się będziemy śmiać razem i będzie dobrze. Co to za życie, proszę Państwa, jak bez pęcherzyka? Da się żyć. Widzicie Państwo, ja już 60 dochodzę, nie mam prawego oka. I przez 60 lat niemal widzę się pół świata i żyję, no żyję. Tylko co to za życie? No chciałem się dostać na pewne zawody i w wieku 14-15 lat miałem szlaban, bo nie wolno. Jeżeli chodzi o wysokościowe badania mam do 1 metra, bo powyżej to już jest wysokościowe i bez jednego oka nie podpisze nikt. W Stanach Zjednoczonych pracowałem na wysokości, na zewnętrznej platformie, która jeździ góra-dół na skefrach do 30 piętra. Wyżej nie. Sam telefon zadzwonił, musiałem odebrać, ale już jesteśmy razem. Proszę Państwa, nie mam oka, nie mogłem pracować w pewnych zawodach. Żyję? No żyję. Czy będziecie Państwo żyć bez pęcherzyka żółciowego? Będziecie. Czy będziecie Państwo żyć bez wyrostka robaczkowego? Będziecie. Tylko jak? No i właśnie. Jak? Jakie objawy daje wycięcie pęcherzyka żółciowego? To znają, wiedzą Państwo, którzy jesteście już Państwo po wycięciu tego organu. Ja mam, nie wiem, ale mam bardzo dużo sygnałów. Różne są objawy. Niekiedy są małe, niekiedy nie ma wcale oficjalnie, chociaż one są utajone, ale nie ma, a niekiedy są bardzo poważne. Niekiedy istnieje konieczność, proszę Państwa, do końca życia brania leków syntetycznych. Pamiętajcie o tym, proszę Państwa, to jest bardzo uciążliwe i bardzo na dłuższą metę no niefajne, bo każdy lek syntetyczny, jedno leczy, 10 kaleczy. Różnie to jest. Co się dzieje? Co się dzieje, proszę Państwa? No dzieje się... Jeżeli wytną Państwu ten pęcherzyk żółciowy, no to już jest upośledzenie wchłaniania tłuszczu, trawienia tłuszczu. Tłuszcze nie rozpuszczają niektóre witaminy. To już jest upośledzenie wchłaniania witamin. Mało tego, pęcherzyk żółciowy odpowiada również za częściowe oczyszczanie organizmu z toksyn. Mamy problem już z oczyszczaniem organizmu z toksyn. Proszę Państwa, jakie funkcje więcej o pęcherzyku żółciowym możecie sobie po oczyszczeniu poczytać film numer 26, polecam, proszę cofnąć na playliście. Co się dzieje jeszcze? Proszę Państwa, jednym z większych przypadłości, które można by było wymienić, jest coś takiego jak refluks żółciowo-żołądkowy. Na czym polega? Polega na cofaniu żółci do żołądka. Dlaczego? Dlatego, że żółć nie jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym, tylko jest momentalnie pchana do dwunastnicy. Jeżeli jest pchana do dwunastnicy, zjemy coś takiego, co powoduje duży wypływ żółci do dwunastnicy, to proszę Państwa, następuje cofnięcie żółci, ponieważ na dół jest ujście dwunastnicy jelita cienkiego do jelita grubego. Wszystkie te procesy są tam wstrzymane. Natomiast jest bardzo, bardzo nasilony wypływ żółci z wątroby bezpośrednio do dwunastnicy. Ta żółć nie może pójść na dół, tylko się cofa do żołądka. Co się wtedy dzieje? Dzieje się, proszę Państwa, to, że żółć ma inne pH, żołądek ma inne pH. Żółć ma o wiele większą zasadowość.
Żołądek ma o wiele większą kwasowość. Zmniejsza się momentalnie, proszę Państwa, zakwaszenie żołądka, a to wiecie już co, bo w tej naszej książce jest napisane, co się to dzieje z tym. To jest początek choroby, proszę Państwa. Jak ktoś z Państwa ma, a ktoś z Państwa, ktoś Państwa nie ma, to od strony 30 jest opisany układ pokarmowy. Jest opisany tak samo pęcherz żółciowy i proszę Państwa, tam jest napisane co i jak. W książce, którą piszę w chwili obecnej, jest już na ukończeniu, opisuje dokładnie oczyszczanie pęcherzyka i oczyszczanie wątroby. W takiej kolejności, najpierw pęcherzyk, potem wątroba, żeby nie zaszło do, nie, nie, nie zostało, nie doszło do zastoju żółci w pęcherzyku żółciowym. Proszę Państwa, tak to wygląda. Jeżeli macie Państwo refluks żółciowo-żołądkowy, no to potem dalej to idzie do przełyku i do ust. W ustach macie Państwo posmak żółci, bo to wszystko idzie do góry. Boli brzuch, bo jest nie tak jak trzeba i przeprowadzane jest trawienie. Bo nie ma co trawić, nie ma takiej kwasowości. Wszystko jest, proszę Państwa, z sobą powiązane. To jest, gdy nie ma, proszę Państwa, pęcherzyka żółciowego. Nie daj Panie Boże, jeżeli dochodzi, proszę Państwa, do zaparcia układu pokarmowego, no to jest dopiero problem. Bo wtedy wszystko idzie do góry, zamiast iść na dół, to do góry. Ból jest i dysfunkcja żołądka, dysfunkcja układu pokarmowego w całości i się zaczynają problemy. Tak się kończy resekcja, tak się kończy wycięcie pęcherzyka żółciowego. Proszę Państwa, co się jeszcze dzieje, co się jeszcze może dziać? No, jest upośledzone wchłanianie i rozpuszczanie witaminy A i D. I jeszcze innych witamin, które się rozpuszczają w tłuszczu. No nie jest to za przyjemne. Proszę Państwa, co się jeszcze dzieje? Pęcherzyk żółciowy, żółć w pęcherzyku żółciowa jest częściowo odpowiedzialna za procesy hormonalne, szczególnie u Pań. O tym niech Panie pamiętają. Jaki jest z tego wniosek? Aha, proszę Państwa, mamy dyskomfort, czujemy bóle, przy pojedzeniu boli nas prawie. Z strony, już nie daj Boże, jak jest atak pęcherzyka żółciowego, ale boli, idziemy. Robią nam badania i Pan doktor, bez względu na to, co nam znajdzie, od razu mówi wyciąć. To jest pierwsze słowo, to jest wyciąć, usunąć. Czy to operacyjnie, czy laparoskopowo, to nie ma znaczenia, wyciąć. I już, usunąć i tyle. Proszę Państwa, gdy zaś natomiast mamy czy to stan zapalny, bo jak mamy ostry stan zapalny, to oni nie usuną, ale jak jest mały stan zapalny lub przewlekły, to usuną, zaraz każą usunąć. Mamy kamicę, usunąć. Mamy zgrubienie ścianek pęcherzyka, usunąć. A jak już się pojawią polipy, bo są to polipy. Polipy to są takie torebki, w większości powstające z cholesterolu. One wyrastają z błony śluzowej. Takie torebki, takie niekiedy Państwo widzieliście, takie polipy, takie niekiedy są na skórze. I one się trzymają w miejscu. I on, nie tak jak kamień, że można go ruszyć albo z łuk, tylko one się są przytwierdzone do ścianek pęcherzyka żółciowego. Jeżeli lekarz zobaczy taki polip, od razu panika i już od razu, bo to będzie rak. A jak ma ponad 1 cm, to już na pewno będzie. Oni twierdzą, że jak ktoś ma polipy, to ma duże prawdopodobieństwo raka. No chyba wiedzą, co mówią. No, ja nie wiem, gdzie to pisze i na jakich oni się opierają badaniach, ale wszyscy tak twierdzą, że jeżeli ktoś ma polipy ponad 1 cm wielkości, to od razu już może być rakowacenie. No i usunąć. Proszę Państwa, moje zdanie. Jak nie ma wyjścia, to usunąć. Ale w książce tej i w książce, którą teraz skończę, będziemy wydawać przed świętami. Wszyscy członkowie klubu W60 dostaną ją gratis, zostanie wysłana. Pisze, jak oczyszczać. Próbować oczyszczać. Jeżeli nie ma sytuacji zagrażającej życiu, jeżeli nie ma sytuacji, kiedy może nastąpić pęknięcie ścianek pęcherzyka żółciowego i zapalenie otrzewnej lub inne atrakcje, no to oczyszczać i ratować. Ratować do końca, proszę Państwa. Ratować do końca.
Tu chciałbym jeszcze chciałbym ostrzec panie, które biorą środki antykoncepcyjne doustnie. Uważajcie. Uważajcie, bo jesteście w najlepszej drodze do schartania sobie żołądka, przepraszam, pęcherzyka żółciowego, w sensie tym, że tam chodzi o krzepliwość krwi i udzielanie żółci. Proszę uważać. Uważajcie, bo antykoncepcja doustna ma, niesie z sobą zagrożenie życia. Zdrowia na pewno. Życia to no, czasami nie, ale zdrowia. Uważajcie i kontrolujcie się, panie kochany, bo szkoda zdrowia. Pytanie od moich widzów takie, jak oczyszczać wątrobę, jak nie ma pęcherzyka? Bez pęcherzyka. Pominąć pęcherzyk, bo go nie ma i oczyszczać wątrobę. I tyle. Tu piszę i tam w książce, która w tej chwili, proszę państwa, będzie wydana, to opiszę. Nie wpadać w panikę. Jeżeli macie państwo kłopoty z pęcherzykiem żółciowym, nie wpadajcie przede wszystkim w panikę. Zastanówcie się, czy można ten pęcherzyk uratować, czy można go oczyścić, bo można, proszę państwa, obierki ziemniaków, mówię to w filmie 26, jak to zastosować. Ludzie do mnie piszą, którzy zastosowali się, cieszą, bo wyszły wszystkie kamienie, wyszło wszystko, oczyścił się pęcherzyk, oczyściła się wątroba. Jest to, proszę państwa, do zrobienia, nie wpadać w panikę, nie dawać od razu, nie iść na stół, tylko się ratować. Natomiast, jeżeli państwo już nie macie pęcherzyka, no bo nie urośnie drugi, to pierwszą zasadą, którą musicie państwo przestrzegać, to nie dopuścić do zapać. Pamiętajcie państwo, bez pęcherzykowcy nie ma możliwości dopuścić do zapać jakichkolwiek. Proszę o tym pamiętać. Dlatego, jeżeli będzie państwo mieli jakiekolwiek zaparcia, pijcie państwo więcej wody. Woda, jeżeli macie państwo niedowodnienie, odwodnienie organizmu będzie problem. Już mówiłem o odwodnieniu w jednym z poprzednich filmów. W jednym z początkowych filmów mówię o odwodnieniu. Poza tym, jeżeli macie państwo zaparcia uporczywe, podaję teraz sposób dla wszystkich państwa, nie tylko bez pęcherzykowców, ale dla państwa, którzy macie zaparcia tak samo. Podaję 1 kg lnu. Siemienia lnianego proszę sobie zmielić w młynku do kawy. Bardzo dobrze się mieli. On to jest troszkę taki oleisty, ale fajnie się mieli. Tylko już potem tę mieszankę trzymajcie sobie państwo w miejscu, gdzie nie będzie brnienia. Czyli w jakimś suchym, chłodnym miejscu. 1 kg lnu sobie proszę sobie mielić. Do tego dodać sobie, zmielić sobie 200 gram liścia suszonego mięty. Do tego dodać. 10 deko kopru włoskiego, zmielić sobie tego kopru, co panie używacie do potraw i kminku 10 deko, 100 gram. Tego, znaczy 10 gram, jeszcze powtórzę, 1 kg lnu mielonego, 200 gram, czyli 20 deko tego liści mięty pieprzowej, to jest suszone, możecie państwo sobie kupić, 10 gram. Około 10 gram kopru włoskiego i 10 gram kminku. To wszystko sobie zmieszajcie i podczas posiłku, jeżeli macie państwo zaparcia, podczas posiłku jedną łyżkę stołową weźcie sobie i popijcie pół szklanki przygotowanej wody. I powinno pięknie pracować tak jak trzeba. To pamiętajcie państwo o tej mieszance. Wszyscy, jakikolwiek macie państwo problem z wypróżnianiem czy coś. Teraz podaję państwu mieszankę, która zabezpieczy wam sprawy cofania się żółci. Tych państwa, którzy nie macie pęcherzyka, to sobie możecie jedną szklankę dziennie przed obiadem wypijcie sobie 30 minut przed obiadem jedną szklankę. Prawoślas 50 gram, karczoch, ziele 50 gram, rumiany koszyczek 50 gram i mięta pieprzowa 50 gram. Prawoślas państwu bardzo dobrze zabezpieczy wszystko, wszystkie sprawy związane z cofnięciem żółci, z jakimiś sprawami związanymi ze zmianą kwasowości. Karczoch jest bardzo dobrym środkiem na osłonę i pracę wątroby. On udrażnia pracę wątroby, karczoch. Natomiast, proszę państwa, rumianek jest złoto faraonów. On działa antyseptycznie, uspokajająco i rozluźniająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. To jest samo dobro. Natomiast mięta jest ziołem
ochładzającym i lekko żółciopędnym i uspokajającym. To jest mięta. W szczególności ona jest ziołem ochładzającym wszystkie sprawy, stany zapalne przewodu pokarmowego, więc a także rozluźnia, bo mięta także rozluźnia. Więc tutaj macie Państwo czteroskładnikową mieszankę, którą będziecie sobie Państwo parzyć na żabę. Jedna łyżeczka od herbaty na szklankę wody wystarczy, bo kaszek jest bardzo gorzki. Pamiętajcie Państwo, możecie sobie troszkę dosłodzić pół łyżeczki miodu do tego dać, nic się nie dzieje. I jeden raz, 30 minut przed obiadem sobie proszę to wypić. Tej mieszanki. I powinno ładnie nam zabezpieczyć wszystkie sprawy. I to jest tyle w temacie. W związku z tym, że przed chwilą dostałem maila, że spoglądam na zegar. Proszę Państwa, to nie jest zegar, to jest mój podgląd kamery. Tutaj nie ma tego i ja od czasu do czasu spoglądam, czy idzie nagranie. Także bardzo Państwa przepraszam, ja nie chcę sprawić wrażenia, że jesteście mi tutaj persona non grata, ale muszę sprawdzać, bo nieraz mi się zdarzyło, że mówiłem do pudełka, które przede mną stoi. I namówiłem się, ja się patrzę, a mi kamera stoi, więc przepraszam Państwa, ale od czasu do czasu zerkam na podgląd, czy mi wszystko gra wszystko. Tyle na dzisiaj, proszę Państwa. W związku z tym, że dostałem maila, żeby usunąć tę autoterapię z nowotworową i prośbę, żeby to nagrać w lepszej jakości, to jeżeli mi się uda, to w tym tygodniu jeszcze to zrobię, a jeżeli nie, to na drugi tydzień zrobię Państwu już w takiej wersji, jak teraz z tą kamerą, nagram Wam autoterapię, jeżeli chodzi o nowotwór. Na dzisiaj wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu. Przepraszam, będzie przerwa, bo mi tutaj zadzwonił telefon niespodziewanie. Będzie przerwa, ale to nic. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Do widzenia i miłej nocy.